Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, to będzie fenomenalny, fantastyczny wynik na czołgu CS-52 LIS. Ja was tutaj niestety przepraszam, ale prawdopodobnie moje komentowanie będzie dosyć anemiczne. Znaczy, może inaczej, zawsze jest anemiczne, to dzisiaj będzie anemiczne razy dwa, ponieważ niestety coś mnie trafiło. Ci, którzy byli na streamie wczoraj, to wiedzą. No, niestety, stan podgorączkowy, nie chcę zejść. Myślałem, że rano się obudzę zdrów jak ryba, ale tak nie jest. A jeżeli rano jest tam 37 i dwie kreski, to w dzień będzie 37 i 5, a w podwieczór może się pojawić gorączka, bo to tak jest. Przepraszam was, że wczoraj nie było tego konkursu na czapeczki i koszulki. Dzisiaj sobie to zrobimy, no chyba, że naprawdę mnie tutaj rozłoży. W każdym razie przygotujcie się dzisiaj, będziemy grali polowanie na szczura, może jakąś przepychankę zrobimy. Jest do wygrania, są do wygrania 4 koszulki, 4 czapki uszanki i 3 czapki z daszkiem. Oczywiście są to kurki wodne wszystko, które dostałem w prezencie, bardzo dziękuję raz jeszcze. Moi drodzy, CS-52, losowanie jak marzenie. No i teraz sprawdźmy, no kolega tak na taką dosyć kamperską pozycję widzę tutaj przyjechał, także nie wiem, czy to stąd będzie ten wysoki wynik, bo wynik obrażeń jest zdecydowanie rewelacyjny, rewelacyjny. No, robi się ciepło za oknem, już połowy śniegu nie ma, takie temperatury, kurka, że już dawno takich nie było. Kolega sympatyczny krzykacz 2003, a pan krzykacz podobno nie żyje niestety. Ten ze złomowiska. Taki dosyć sympatyczny gościu był. Dobra, jedziemy dalej. Kolega wybrał takie strzelanie troszeczkę z trzeciej linii, drugiej, trzeciej linii. Tutaj widzę, będzie w co strzelać, a ponieważ teren się troszeczkę podnosi, więc na wieżę zdecydowanie można grać. Co do samego CS-a, no jak na meda chyba nie można narzekać na działo. Mamy ponad 200 penetracji, chociaż nie, no można narzekać, bo są medy, które mają więcej, ale no jest ponad 200 penetracji, jest dosyć celne to działo i jest alfa powyżej 300. Także no kurczę, słuchajcie, kiedyś 320 to była domena czołgów ciężkich, części czołgów ciężkich na poziomie 8, tak? No, dzisiaj w szybkich medach to już jest. Kolega gra bardzo, bardzo ostrożnie. Widzę, że nie chce zginąć. Zobaczcie, że niestety, ale no, Xor na pewno tam. O kurka, jak mu coś wypłaciło. Jest 6. Jeszcze go z tyłu bije. Szkoda, że on się nie wycofał trochę tym Xorem. A, więc kolega tutaj będzie miał bicie teraz. Chyba się nie spodziewał tym isiorem. O jeny, no ruskie czołgi, po prostu, kurde. Widzę, że tu będzie obrona. Zdecydowanie będzie obrona. Zobaczmy, IS-6, on tu najgroźniejszy, ale już jest bardzo mocno. O! Idealna sytuacja. Kolega nawet wykryty nie jest, zobaczcie. Czyli jak lajcikiem, kurczę, papierowym gra. No ten Su-100 tutaj zrobił świetną robotę z boku. Ich totalnie zaszachował. Przede wszystkim spotuje. Chociaż podejrzewam, że za tego krzaka kolega by sam sobie był w stanie spotować. Patrzcie, coś już z tyłu podjechało. No ale jest to popierdółka, powiedzmy sobie szczerze. Dopiero teraz jest wykrycie. Kolega ma 100% hapsa. A ten olał sprawę, widzę. Powinien uciekać jak najszybciej. No i teraz, czy będą wyjeżdżać pojedynczo, czy ruszą z dwóch stron? Nie. Dają pojedynczo, pojedynczo tutaj. Kurczę. Jeden po drugim giną, ale mimo to jadą twardo. Niestety nie zabijają na śmierć, bo kolega wygra tą bitwę. No ale wiecie, że to nie zdradzam jakiejś wielkiej tajemnicy, tak?
jeżeli będą tak ogromne obrażenia. Dobra, znowu to się przełączyło. Wiem, że wolicie tak, chociaż są dosyć wyraźne te ikonki, więc już jak ktoś gra, to powinien rozpoznawać czołgi po ikonkach. No, Su-80... O! Znaczy, T-34-85M to jest bezbronny wobec praktycznie tego pojazdu. Musiałby podjechać tak, żeby tą dolną płytę zobaczyć, bo kurde, chyba nie byłby w stanie przebić. Patrzcie, kolejny miglans. I znowu rykoszet. No nie, pojedynczo będą wyjeżdżali. Ja już widzę. Zawsze się zastanawiam, kurczę, dlaczego jak gram... Chociaż nie, wczoraj zdarzyła się przedziwna bitwa, że chyba dwóch gości wyjechało po prostu na mnie i strzelało się z kimś innym, a do mnie nie strzelali. Ja ich spokojnie mogłem rozwalić. No i dobra. Ziemniaki niesłone, bo kapusta zasłona. O, niedziela to jest właściwie jedyny taki dzień, w którym jem normalny obiad. Znaczy za normalny uznaję taki, wiecie, typowy domowy obiad. Kartofle, mięso, kapusta albo buraczki. O, coś pomyśleli przez chwilę. Ale kolega w takim miejscu jest, że teraz rozwali, za wrakiem się schowa, no właśnie. Szybko tym Hellcatem. A, kolega stwierdził, że on jest groźniejszy, rzeczywiście jest groźniejszy. Zobaczcie, jak szanował krzykacz i taranik piękny, jak szanował krzykacz Hapsa w tej bitwie. No i teraz ten Oik, no to nie ma kompletnie żadnych szans. No nie wiem, musiałby jakoś wysadzić chyba. Dobra. No wolno jechał ten Oik. Oni by tutaj wszyscy ruszyli, to by po prostu przede wszystkim rozwalili tego Su-100. I by było lepiej. Niewiele lepiej. Ale lepiej, cytując klasyka. Dobra, i został przebrzydły babok. Zobaczcie, jakie są obrażenia. 7300. Oczywiście, no, losowanie było wyśmienite, ale nie mogłem takiej bitwy nie pokazać, bo nie oszukujmy się, każdy z nas ma, jadąc ósmym poziomem, też bitwy na szóstkach, tak? I jednak takich wyników się nie kręci. Także trzeba bardzo dobrze. No tutaj kolega niezwykle ostrożnie zagrał, ale się opłaciło, bo zobaczcie, że wisi medal pula. No bo chyba nie, może się rozwalić ta artyleria tutaj. Może podjechać gdzieś do budynku i w ścianę napieprzać. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, nigdy tego nie robiłem. Nie wiem, czy to jeszcze działa. O! Czyli będzie medal pula. Ale ładnie. Trafił, kurka wodna. Piękny wynik, zobaczcie. Moi drodzy, a więc jest MK, a więc jest Kołobanow za wyciąg, jest medal pula za 10 fragów i mamy 7600 uszkodzeń. Rewelacyjny wynik, 10 fragów, 1900. No, do pełni szczęścia brakuje tego, żeby tutaj 2000 wskoczyło, prawda? Kolega zarobił całkiem sporo, bo tutaj z bonusem. No i wyszedł, zobaczcie, 200 tysięcy do przodu. Czyli polska premka daje radę, zresztą jest lubiana ze względu głównie na za swoją mobilność i to, że spokojnie może dingnąć górną płytą, może za zero w bok przyjąć, może dingnąć wieżą, także jest przez graczy, no można powiedzieć, że się udała, zresztą polska premka ciężka, 8 poziomu też jest całkiem spoko, także mogliśmy trafić o wiele gorzej, mogliśmy dostać coś takiego jak, nie wiem, FCM na przykład, tak. To tyle. Żegnam się z wami. Jeszcze raz przypominam, że dzisiaj, no, jeżeli będzie stream, to robimy zabawę i
bawimy się, wygrywacie nagrody, aczkolwiek jak jeżeli coś mnie poważniejszego siekło, no to nie wiem, kiedy będzie wysyłka, kurczę, no bo na pewno nie będę chodził po pocztach teraz, prawda? Lepiej nie ryzykować, wiadomo jaką sytuację mamy. A może wieczorem nie będę miał gorączki, zobaczymy, a chociaż nie zanosi się na to. To tyle, żegnam się z Wami, do usłyszenia.